Szanowni Państwo, parę słów o tym, jak wspomniałem wcześniej, to co zmieniło się w programie ochrony, jeżeli chodzi o czarną porzeczkę. Takie hasło wielonarodowe to nasze dobro narodowe, to że tak powiem, mój młody kolega z firmy Szymon Jabłoński jest autorem tego, że tak powiem, hasła i to hasło jest we wszystkich naszych prezentacjach, że tak powiem, jagodowych, także myślę, że Państwo się z tym zgodzicie. Ja krótko, że tak powiem, o tym powiem, co zmiany, troszeczkę, że tak powiem, slajd 2 o tym, co, że tak powiem, w ofercie Bayera, natomiast kolega Szymon Jabłoński, on się z Państwem podzieli troszeczkę, że tak powiem, bardziej detalami technicznymi, z racji tego, że Szymon jest odpowiedzialny za wykonywanie doświadczeń. Sam te doświadczenia przeprowadza, głównie w uprawach sadowniczych, czyli owoce jagodowe i ziarkowe. Także jest, że tak powiem, bardzo cennym źródłem informacji. Także mam Szymona, nie zawaham się go użyć. Także jeżeli są jakieś pytania, czy byłby do Szymona, to proszę śmiało. Krótko, jeżeli chodzi o ofertę Bayera w czarnej porzeczce, akurat i fungicydy, insektycydy. Jeżeli jest na sali pan, który pytał się o preparaty biologiczne, ekologiczne, preparat Serenable po pierwsze ma rejestrację w czarnej porzeczce, po drugie ma certyfikat ekologiczny, także może pan, że tak powiem, z całą premedytacją go dostosować. Także Serenable, czyli Bacillus subtilis, również trochę później. Szanowni Państwo, to co Wy doskonale o tym wiecie, tym się na co dzień posługujecie, tym używacie do ochrony, fungicydy, czy generalnie preparaty kontaktowe na Mankozebie 3, jeżeli chodzi o stan na rejestracyjny na rok 2017, siarka, czyli powiedzmy siarkole w różnych nazwach, kombinacjach, czy kaptan, tutaj mamy 5. Także, jak wspomniałem wcześniej, operuje tutaj nazwami, pewnymi grupami. Dlaczego? Dlatego, że to co, że tak powiem, na co byście byli uczuleni, że nie operujemy, nie pryskamy nazwami handlowymi, bo to, co zobaczycie później, w niektórych wypadkach jest tak, że mamy jedną substancję, a 8 preparatów na rynku, które, powiedzmy, taką samą formulację, którą taką samą substancję zawierają. I to jest nie tylko w wypadku, powiedzmy, akurat waszej uprawy czarnej porzeczki, wielu uprawach tak jest, że idąc, powiedzmy, do sklepu, czy gdzieś kupując, powiedzmy, w dystrybucji, często, gęsto, powiedzmy, dwa razy kupując różnych źródeł, robimy tym samym. Z tego, że tak powiem, rodzą się problemy pod tytułem odporności, czy chorób, czy szkodników. Druga rzecz, pozostałości. To, co jak jesteście, że tak powiem, obserwujecie to, co się mówi akurat w tym momencie o polskim jabłku, czy gdzieś tam chloropirifos w Czechach, czy inne, niestety to nie robi dobrej roboty na pozostałe. Także wasze, powiedzmy, czarne porzeczki, czy inne owoce, które produkujecie, one też, że tak powiem, w mniejszym czy większym, chyba bardziej większym stopniu są pod lupą, powiedzmy, odbiorców zagranicznych i czekają tylko, żeby, że tak powiem, coś tam zabrać. Szanowni Państwo, strobiluryny, 3 preparaty, które to zawierają, Discus, Zarto, powiedzmy, Luna i Signum, benzimidazole, czyli tiofanat metylu, popularny Topsin czy Yamato. Tutaj też zwracajcie na to uwagę, zwłaszcza pod kątem szarej pleśni, gdzie te odporności mogą wystąpić, bo to jest grupa, która dosyć duże wykazuje, że tak powiem, powinowactwo do podstawania odporności. Podobnie przy grupach, powiedzmy, z detali. Także tutaj to jest. Zaznaczyłem sobie czerwiec, tutaj, powiedzmy, i probion, czyli Rowlar Fro, czy powiedzmy Iprion, czy inne preparaty oparte na iprodionie. Pamiętajcie o tym, że chyba, nie wiem, 18 albo 20 czy 30 czerwiec to jest ostatni, powiedzmy, dzień, czas, kiedy mogą być te preparaty stosowane. Także to już jest ostatni, powiedzmy, czerwiec, to jest ostatnią datą, kiedy generalnie preparaty oparte na iprodionie w Polsce mogą być stosowane. Także to też na to zwracajcie uwagę. Z biologicznym, to co wcześniej wspominałem, przedstawiciel Bacillus subtilis, to jest to nasze Serenade ASO, także też jest wymienione. Jeżeli chodzi o szkodniki, tutaj to co wspomniałem wcześniej, przykładem jest, powiedzmy, grupa neonikotynoidów i acetamipryd, gdzie generalnie mamy dwie substancje z jednej grupy, czyli tiaflopryd, czyli Calypso, tutaj acetamipryd, czyli, powiedzmy, Mospilan i jego, powiedzmy,
produkty generyczne. Zobaczcie, tego jest 8, czyli generalnie to, co jest dużym problemem w tej chwili na plantacjach czarnych porzeczek, czyli kwestia pryszczarka. Nawet jeżeli powiedzmy, robicie rotację, czy w ramach powiedzmy, nie, sekil, czy jakiś acetamib, czy coś tego, to cały czas robicie tym samym. Nawet jak gdzieś idzie rotacja powiedzmy, z tiachlopydem, okej, to są inne powiedzmy, substancje, natomiast cały czas obracamy się w tej samej grupie. I tutaj kwestia właśnie kwestia tego właściwego doboru preparatu do fazy, to co profesor wspominał, czyli kwestia, czy to jest larwa w fazie już starsza, czy tam ledwo po wylęgu, czy to będzie tam czarna główka, czy nie czarna główka. Także w dużej mierze to decyduje o tym, czy zrobicie jeden zabieg i to załatwi, czy musicie robić dwa czy trzy powtórka. Wtedy niestety koszty rosną, efektywność spada. Także na to też zwracajcie uwagę. To wszystko generalnie, do tej pory mieliśmy jeden, że tak powiem, jeden preparat, czyli Spintor jako przedstawiciel makrocyklicznych laktonów. To co wspomniałem wcześniej, w tym roku mamy drugi. Także mimo, że zupełnie powiedzmy inne jakby z sfery działania, czyli tu mamy głównie powiedzmy, jeżeli chodzi o motyle, o larwy motyli, powiedzmy Spintor jest do tego wykorzystywany. Drugi preparat głównie pod kątem powiedzmy pod kątem przedziotu. Z herbicydów, tutaj żadnych, że tak powiem, nowości jakby nie jest stara, znana pendymetalina czy dewinol, jaką mam biprofami, tutaj powiedzmy do jej doniesiemy, czyli to mamy cały czas stan, jeżeli chodzi o ten rok 2017. Co nowego, jeżeli chodzi o 2018, przybyły trzy preparaty oparte na miedzi, także generalnie nic nowego. Dwa siarkowe, także cały czas, że tak powiem, obracamy się w kręgu preparatów kontaktowych. Do preparatu Yamato dołączyły, że tak powiem, jego dwa preparaty generyczne, Matador chyba i drugi o podobnej nazwie, czyli praktycznie nie wnosi to nam nic nowego, czyli mamy powiedzmy kolejne powiedzmy dwa preparaty o takim samym składzie, taka sama formulacja. Natomiast nowa rzecz, czyli to co tutaj stoi za mną, Luna Sensation, nowa, że tak powiem, nowe substancje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Flowberam, tryfoksystrobinę pewnie znacie z preparatu ZATO. Natomiast jest to nowa zupełnie rzecz, która w zeszłym roku w kwietniu, także nie ma jej, nie było jej w 2017 programu ochrony, natomiast etykieta jest. No i od tego roku we wszystkich programach, jeżeli chodzi o lodówkę, Luna ma zastosowanie nie tylko czarna porzeczka, ale praktycznie cała gama upraw jagodowych. Z jagodą kamczacką na czele jest to w tej chwili jedyny fungicyd zarejestrowany w jagodzie kamczackiej, czyli jeżeli Państwo jagodę uprawiają, tak powiem, z pełną świadomością możecie to zastosować. Zniknęły. Z insektycydów, czyli to co profesor wspominał, mibemektyna w postaci, że tak powiem, w postaci dwóch preparatów Karamite i Mibenok, także tutaj to też, że tak powiem, dwie nazwy handlowe, natomiast obydwie zawierają tą samą substancję. Luna Sensation, o tym więcej będzie mówił Szymon, ja tylko, że tak powiem, jako wprowadzenie. Praktycznie wszystkie najważniejsze, najgorsze choroby, jeżeli chodzi o czarną porzeczkę, nie tylko czarna porzeczka, ale i inne jagodowe tak samo. Dawka 0,6-0,8, karencja 7 dni, także można spokojnie to stosować. O, przerzuciło mi się. To co mówiłem wcześniej, czyli jeżeli chodzi o ataryc, o insektycydy, czyli ataryce, to co profesor Łobanowski wcześniej wspominał, jeden, że tak powiem, jeden na propamin, czyli to samo co w dywinolu. Generalnie podsumowując, jeżeli mówimy o nowych rzeczach, zupełnie nowych powiedzmy, produktach, no to mamy dwa, czyli Luna Sensation fungicyd i preparaty te dwa zawierające mibumektynę, czyli mówimy o przedziokach. Także to jest cała generalnie zmiana, jeżeli chodzi o coś nowego. Nie wspominam tutaj o preparatach, które te substancje były zarejestrowane do tej pory, natomiast jeżeli mamy coś nowego, daje to, że tak powiem, lepsze, większe możliwości, że ta ochrona jest bardziej skuteczna. O tym też będzie mówił Szymon, zwłaszcza pod kątem akarycydów, czyli przędziorków czy szwecieli, jednakże musimy o tym pamiętać, żeby te rotacje robić, nie trzymać się jednej grupy. Mam nadzieję, że spotkamy się w czerwcu, nie tylko na sali, ale na polach, także będziemy mogli, że tak powiem, mam nadzieję, o tym sezonie, co się będzie w sezonie działo, przekonać się na plantacji porzeczek w miesiącu czerwcu, także tyle z mojej strony.
poglądowo taki slajd, lepiej ostatni, jeżeli chodzi o pozycjonowanie naszych preparatów w ochronie czarnej porzeczki. Z mojej strony to wszystko, także dziękuję za uwagę. Czy jakieś pytania były, czy Szymon, czy ja, także jesteśmy do dyspozycji. Wy robimy...